Szczęść Boże, dzisiaj rozmawiałem z księdzem profesorem Dariuszem Oko, który jest specjalistą od problemów związanych z ideologią gender. I dzisiejszą naszą rozmowę nazywamy ABC teorii gender. Tak można ująć? No, można tak powiedzieć. Tak. Witam serdecznie Państwa wszystkich słuchaczy i telewidzów. Pierwsza rzecz, za którą chciałbym zapytać, to to, że ideologia gender tworzy rzeczywistość, stwarzając swój własny język. I ten język stwarza właśnie takie terminy jak właśnie homofobia, jak gender jako gender zamiast terminu płeć, gomofobia tam i tak dalej, i tak dalej. Czy można by było tak to ująć, z której to strony można do tego podejść i jak obejść właśnie ten problem językowy właśnie? Tak, bo trzeba wiedzieć, że tutaj walka toczy się na wielu polach. Gender jest właściwie teorią neomarksistowską i stosuje podobne metody jak marksizm, walki o język, bo jeżeli uda się innym narzucić swój język, swoje pojęcia, to właściwie już to jest wstępne zwycięstwo. Na przykład u nas komuniści mówili, zapluty karzeł reakcji. No to mógł być każdy, kto sprzeciwił się komunizmowi, choćby był najlepszym, najszlachetniejszym człowiekiem. A dzisiaj zamiast zapluty karzeł reakcji mówią homofob. W jego życiu to jest każdy człowiek, który powie chociaż jedno zdanie krytyczne o homoseksualizmie. Bo według nich nie wolno krytykować homoseksualizmu. W ogóle ich nie wolno krytykować. Każdy, kto ich skrytykuje, jest już przestępcą. To jest zabieg retoryczny, bardzo nieuczciwy. No i w ogóle jest całe nieuczciwe ich działanie. Bo to tak jakby powiedzieć, że każdy, kto skrytykuje swoje dziecko, nienawidzi swojego dziecka. Jak rodzice upomną dziecka, że coś źle robi, no to nienawidzą dziecka. Jak lekarz upomni pacjenta, że nie powinien czegoś robić, no to nienawidzi pacjenta. To jest logika genderystów, to jest taki absurd. Poza tym można powiedzieć, jeżeli nie wolno krytykować homoseksualistów, no to przypisuje się im cechy boskie, bo tylko Boga nie można krytykować. Bóg jest idealny, nie podlega żadnej krytyce. Natomiast każdy człowiek, dlatego że jest ograniczony jako byt ludzki, poza tym jest grzeszny, podlega krytyce i potrzebuje krytyki. Dlatego no, można powiedzieć, że genderyści, homoideologowie, kiedy mówią, że nie wolno nas krytykować, no przypisują sobie status boski. No, podobnie jak sobie wcześniej przypisywali marksiści. No, Lenina, Stalina też nie wolno było krytykować, za to się szło do więzienia. Więc widzimy, takie są konsekwencje ich postawy. Oni chcą w samym zarodku zdusić wszelką krytykę i tym bardziej powinni być krytykowani. Bo jeżeli ktoś ucieka od krytyki, ktoś nie przyjmuje żadnej krytyki jak oni, jest człowiekiem podejrzanym, człowiekiem, który zapewne chce sięgnąć po władzę absolutną. Bo jeżeli ktoś nie podlega krytyce, no to jest doskonały, bez skazy, to powinien wszystkim rządzić, bo jest najlepszy, najmądrzejszy. Tymczasem homoseksualiści podlegają krytyce jak każdy ludzie, jak każdy człowiek. I jest wiele w nich do krytykowania. Ja to wiem jako też duszpasterz lekarzy, mam setki lekarzy. Wiem na przykład, jak geje chorują, jak fatalnie jest ich stan zdrowia z powodu sposobu ich życia. I choć już z tego powodu wymagają krytyki, poza tym jak straszna jest ich rozpusta. No, że co, nie można przytaczać oczywistych faktów. Na przykład według oficjalnych danych Urzędów Zdrowia Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Kanady, ponad 65% chorych na AIDS to są geje. Ale to już jest gomofobia. O właśnie, czyli podawanie faktów naukowych to jest homofobia. No to trzeba powiedzieć, że oni bardzo działają jak ich ojcowie duchowni marksiści. Jeżeli powiedziałeś na przykład, że gospodarka socjalistyczna nie funkcjonuje, był taki żart, że jakby gospodarkę socjalistyczną założyć na Saharze, to za 2 tygodnie zabraknie piasku, no to za to się szło do więzienia. Za jedno zdanie krytyczne o Stalinie szło się do więzienia. To jest ich metoda. Oni po prostu chcą zdusić w zarodku wszelką krytykę. Sami mówią dużo o tolerancji, tymczasem dla innych mają zero tolerancji. Tak. To jest ich program, zresztą ich filozofa Herberta Marcuse, który mówił, że
w swoim tekście Tolerancja represywna mówił, że tolerancja ma być tylko dla ateistów, dla lewaków. Natomiast ludzi, którzy mają inne poglądy, wierzących w Boga, prawicowych, no to właśnie trzeba eliminować, zamknąć na margines społeczeństwa, może nawet zamknąć w więzieniu.